W nocy temperatury potrafiły spadać nawet do minus 30 stopni Celsjusza, co powodowało, że wiele pojazdów, nawet niesprawnych, nie było w stanie się przemieszczać. Rosjanie mieli podobny problem, dlaczego pamiętać, że kiedy ruszyła ofensywa z Wizły 12 stycznia 1945 roku, to ta ofensywa miała także swój wielki koszt. Tym kosztem były znaczne zużycie paliwa i wydłużenie linii transportowych. Przekonali się o tym między innymi żołnierze pierwszej wojska pracującego nad morzem, ale przekonali się o tym także czołgi pierwszego flotu białoruskiego, które owszem dotarły 31 stycznia nad Odrę, ale nie były w stanie prowadzić żadnych działań w żadnym kierunku. Paliwo się skończyło, transporty nie dochodziły. Luftwaffe, która próbowała pomóc na lądzie, blokowała możliwości zrzutów. To sam działo się w drugiej strony, między innymi w rejonie Krotoszyna próbowała zaopatrywać z powietrza dywizji Hemorrhagei. Dywizja, która była w stanie podjąć walkę, po prostu nie otrzymała amunicję i otrzymała paliwo. To było bardzo trudne. Często nocami działa niemieckie przemieszczało się w kierunku zachodnim po to, żeby przeszyć się tam, gdzie jeszcze znajdował się drugi materiał pozwalający na prowadzenie na szyba. Wiemy to m.in. z relacji Władysława Kowalskiego, który wychodzi z Polskiej Zbierania Zbierającego Roku. Wiem, że w rejonie Chłopaku rusza trzy wozy pancerne, radzieckie i rosyjskie, kolumnę niemiecką. To znaczy zakończyło się oddziałów niemieckich, miało prawdopodobnie 12 żołnierzy niemieckich, którzy zostali sformowani w 2005 roku. To jest fakt potwierdzony w tym momencie badaniami. Dzisiaj Chłopak rusza nie istnieje, trudno znaleźć w przestrzeni w wyniku walki z płonem znajdujące się tam domy, do dzisiaj miejsce pozostaje niezamieszkane. Prawdopodobnie również czołgi, które przemieszczały się przez Gosłę, zetknęły się ze sobą oddziały pancerne Armii Czerwonej i Armii Niemieckiej. To ta potyczka nie odbyła się na terenie miasta, ale prawdopodobnie kilka kilometrów za miastem. Około prawdopodobnie 27 stycznia doszło do wymiany ognia pomiędzy czołgami Armii Czerwonej i czołgami 19 Dywizji Pancernej. Natomiast prawdopodobnie również ta potyczka odbyła się bez strat po obydwu stronach. Nie wiemy, jakie pojazdy w niej dokładnie uczestniczyły. Choćby dlatego, że nie ma żadnych śladów, nie zachowało się żadne środki, które pozwoliłyby zidentyfikować uczestniczące w pracy jednostki czy bezpośrednio pojazdy. Natomiast po wspomnieniach ludności, wspomnienie tej walki gdzieś pozostało. Rejon Rosjanie znalazł się w natarciu III Rewolucyjnej Gwardii Armii Czerwonej. Czołgi, które parły w kierunku Odry, które parły w kierunku zachodnim, w kierunku